Dzisiaj bardzo fajna impreza w Nadolicach, w Świetlicy. Proszę kilka słów powiedzieć, co tu się dzieje. Dzisiaj mamy drugi już uroczysty Dzień Kobiet. Drugi, bo pierwszy odbył się w tamtym roku. Marta tutaj jest pomysłodawczynią tego święta w Nadolicach Wielkich. Rozpoczęło się to od tego, że piłyśmy sobie razem kawkę i Marta mówi: wiesz, niedługo jest Dzień Kobiet, może coś pomyślimy. No i ja zaczęłam myśleć, zadzwoniłam do sołtysa. On nie tyle przejął inicjatywę, co podchwycił pomysł, udostępnił nam salę, dużo rzeczy pomógł, wydrukował plakaty i tak dalej. Resztę to właściwie już myśmy dopinały. W tamtym roku był pierwszy raz, nie było zbyt dużo osób. Raczej więcej mieszkańców z gminy niż z Nadolic Wielkich. Ale w tym roku widzimy już znacznie więcej pań. Także cieszymy się, że to się podoba i to też daje nam takiej energii, żeby robić jeszcze raz i jeszcze raz. A właściwie chodzi o to, żeby troszkę zintegrować tę naszą wieś, żeby te osiedla, które są takie pozamykane, czasami Nadolice są troszkę rozdzielone, są stare Nadolice, osiedle, jedno, drugie. Chodzi o to, żeby troszeczkę tych ludzi rozruszać i żeby no, wszyscy chcieli razem coś zrobić. I przede wszystkim też myślę o tym, że ważne było to, że się ludzie wspólnie spotykają i bawią, że to jest, my rozumiemy, że to jest wieś i to nie jest miasto, nie jest Wrocław. Ludzie nie mają dostępu do różnych imprez. A mówię, no tutaj no, my jesteśmy osobami, które no, jeżeli mogą coś zrobić dla naszej wsi, dla naszej gminy, to my jesteśmy bardzo chętne, otwarte, bo uważam, że ludzie powinni się jednoczyć, integrować, bo tak naprawdę no, żyjemy w takim świecie, gdzie jest wyścig szczurów, cały czas coś się dzieje, ludzie często na siebie patrzą wilkiem i tak naprawdę chodzi o to, żeby ci ludzie się wspólnie bawili, żeby mieli jakiś taki cel, żeby mieli więzi, żeby się lubili, tak? Tak, żeby się lubili, żeby mieli więzi, żeby się znali, a nie jak często to bywa, że przyjeżdżamy do domu, wjeżdżamy samochodem tak naprawdę na posesję, zamykamy bramę, wchodzimy do domu i na tym się kończy, tak? Nasze życie. A chyba nie na tym rzecz polega. Ale jeszcze bardzo fajna rzecz, którą zauważyłam przy okazji przygotowywania do imprezy. Bardzo, naprawdę bardzo dużo osób pytało nas, mnie, w czym możemy pomóc. Także już samo to przygotowywanie, to już było jednoczące i naszą gminę, bo naprawdę 3 biblioteki współpracowały tutaj i panie ze sklepów i właściwie i pani, już widzę następne pomysły na przyszły rok, także myślę, że to już się będzie teraz powtarzać. Dzisiaj mamy drugi Dzień Kobiet, za rok na pewno będzie trzeci i tak dalej, o ile nam sił nie starczy. Starczy. Tak, i sołtys nas z tego interesu, prawda, nie wygoni. Ale Nadolice to nie tylko Dzień Kobiet, bo tutaj z tego co wiem, dużo się dzieje, był konkurs, panie tutaj pięknie odpowiadały. Dużo rzeczy się dzieje w Nadolicach. Dużo rzeczy się dzieje i fajnie, że trzeba rozsławiać akurat te imprezy, które są takie wspólne dla wszystkich. Sport, wspólne biesiadowanie, czy muzyka, czy granie, czy śpiewanie, to wszystko jednoczy ludzi. Także. I ja chciałam zaznaczyć, że my zapraszamy nie tylko ludzi z Nadolic Wielkich, ale zapraszamy również inne osoby i z innych naszych wiosek. Generalnie zapraszamy całą gminę, tak? Po to, żebyśmy się wspólnie bawili i żebyśmy wspólnie mogli jakieś fajne, wzniosłe cele. Pochwalić się naszą miejscowością, tak? Bo ja mówię, jednak w jedności takiej ilości to jest siła. No trzeba powiedzieć, że nasza gmina ma bardzo wiele różnych imprez w różnych miejscowościach. To takie dobre jest właśnie spotykanie się w różnych miejscach całogminnie, tak?
Bo to jest budowanie relacji nie tylko na poziomie miejscowości, ale na, między wszystkimi mieszkańcami. I ja wiem, że to się Panią marzy, bo tu w kuluarach tak żeśmy rozmawiali. Tak, bardzo nam się marzy, tak. I chciałyśmy z tego miejsca bardzo podziękować naszemu panu sołtysowi, który rzeczywiście jest osobą bardzo pomocną i bardzo otwartą. I myślę, że też bez niego ta impreza by się nie odbyła. Także z pewnością. Z pewnością. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Panie sołtysie, tutaj panie pochwaliły tu pana za pomoc, otwartość. Proszę powiedzieć, czy dobrze się tutaj panu współpracuje z lokalnymi działaczami społecznymi, o tak bym powiedział. Mi się idealnie współpracuje tu z działaczami społecznymi, a szczególnie to widać po dniu dzisiejszym z kobietami. Kobiety w Natolicach są naprawdę wspaniałe. Potrafią zorganizować, nie czekają na mężczyzn, choć Dzień Kobiet powinni zorganizować według mnie mężczyźni dla kobiet. Jednak kobiety tu przejawiają więcej inicjatywy niż mężczyźni. W tak uroczystym dniu życzę wszystkim paniom wszystkiego najlepszego, zdrowia to najważniejsze, szczęścia, zadowolenia z rodziny, zadowolenia z sąsiadów, z tych z wszystkich, z którymi się spotykają. No nie tylko paniom z Nadolic, ale również z całej gminy. Wszystkiego najlepszego, panie miłe. Bardzo dużo mamy przecież pań w Radzie Gminy. Szczególnie im życzę wszystkiego najlepszego w tym pięknym dniu. Panie Piotrku, litość! Jego okularnia.